Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym vlogusiu. To będzie chyba dwudniowy daily vlogus z weekendu, tak mi się wydaje. Mamy dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia, jutro też mamy dużo rzeczy do zrobienia. Teraz jedziemy do kawiarni dla dzieci, do takiego miejsca zabaw dla dzieci, które w Korei nazywa się Kids Cafe. Sonu był bardzo szczęśliwy, że jedzie teraz po prostu tak ściemnia. Sonu, gdzie jedziemy? Tak, jedziemy do kawiarni dla dzieci i potem będziemy robić tort, bo moja teściowa ma jutro urodziny i jutro jedziemy tam celebrować te urodziny. Nie mam pojęcia, czy coś mi się uda nagrać. Zwykle tak jest, że jak się tak dużo dzieje, to mało się da nagrywać, więc nie wiem, jak ten vlog wyjdzie. Mam nadzieję, że wszystko da się jakoś fajnie zmontować i wyjdzie z tego spoko odcinek. Sytuacja pogodowa. Osonu nam otworzył okno i zamknął. Sytuacja pogodowa prezentuje się następująco. Pada deszcz. Pada deszcz i jest nie za ciekawie. Jakaś taka dziwna w tym roku wiosna w Korei. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Idziemy! Jesteśmy w kawiarni dla dzieci. Mama też. Przyszliśmy tutaj. Na razie nie ma za wiele dzieci, bo jest dopiero otwarcie, ale potem się zrobi tłok. Do takich kawiarni zawsze warto przyjść na otwarcie, bo potem nie ma gdzie usiąść. Ja chcę tam! Wow. Trampoliny! Raczej mi się tu dużo nie uda nagrać, bo koreańskie mamy nie lubią, jak się nagrywa ich dzieci, więc... Tak tylko wam pokażę troszeczkę. Największa atrakcja każdej kawiarni dla dzieci w Korei. Łowienie rybek na magnes. Ja, są, to nie jest takie proste. Ła, jest! Rybek. Domyślacie się, co teraz robię? Aka! Sonu, a chodź skakać, co? Utknąłeś? Trochę tu jest głośno, ale pozdrawiam wszystkie dzieci, które to oglądają. Prawdopodobnie z mamami. Szczególnie 5-letniego Jasia. Zdrowie i szybko, Jasiu. Autobusik dają! Tu są te rybki, co je przed chwilą łowiliśmy. Jak tam grają na konsoli. Fajne są takie kawiarnie dla dzieci. Ja tutaj mam kawę, która była w cenie mojego wejścia. Za wejście dziecka na 2 godziny płaci się 10 tysięcy won, czyli to będzie jakoś 35 zł chyba. A rodzic wchodzi za 3 tysiące, na cały dzień może wejść. W sensie nie płaci się za godziny i rodzic wchodzi za 3000 won, czyli jakoś 10 zł i ma w cenie kawę. I tam jest taki mały barek, to wam go potem pokażę. I tam są kawy, herbaty, różne przekąski, które trzeba już kupić. Ale kawy, herbaty i inne napoje są w cenie. Jest tu jeszcze... jakaś dziwna gra z rybami, której nie znam. Wspomnienie każdych wakacji nad morzem. Chyba nie tak się łowi te ryby. Można tu też zrobić urodzinki. I są takie pokoje rodzinne, ale za nie trzeba dopłacić. I sukienki. O matko, Elsa? Chyba na AliExpressie kupowali. Anna? Jest też cała masa przekąsek.
A nawet zupki. I nawet masażery do nóg dla rodziców. I lody. A tu są komiksy, znaczy mangi. No to mama sobie poczyta. Pićku. Dobre. Na szczęście wśród tych wszystkich słodkich napoi z Pororo był też jeden nienaładowany cukrem. Herbatka z jakiejś pszenicy. Pierwsze zmęczenie dopadło Sonu. Piosenka z Czarodziejki Księżyca leci. Ale szałowa kuchnia. Nawet jest miska dla psa. Witajcie w dalszej części tego daily vloga. Wróciliśmy już z kawiarni dla dzieci, zjedliśmy obiad, jesteśmy niesamowicie zmęczeni. Te kawiarnie dla dzieci powinny mieć jakieś na wejściu jakieś ogłoszenie o tym, że po wyjściu będziecie tak zmęczeni, że nie będziecie wiedzieć, jak się nazywacie. Jak widzicie, my tutaj stoimy nad miskami, jest też z nami cukier i mąka. I będziemy robić tort dla teściowej, bo tak jak wam mówiłam, moja teściowa ma jutro urodziny. Nie? I będziemy robić tort. Teraz zaczniemy, upieczymy biszkopt, a potem ja dokończę i będziemy go robić, chociaż moglibyśmy kupić tort w paryskiej bagiecie, bo torty w Korei są szałowe. Ale moja teściowa nie do końca jest fanką wyrobów z mąki pszennej, w sensie źle się czuje po mące pszennej. Więc stwierdziłam, że znajdziemy gdzieś tort z ciasta ryżowego albo na przykład tort z mąki ryżowej. I torty z ciasta ryżowego są w Korei, one są szałowe, ale za późno się zorientowałam, że powinnam go zamówić i się nie dało, więc będziemy dzisiaj robić tort, nie ciasto ryżowe, tylko tort z mąki ryżowej. I moglibyście sobie pomyśleć, że co ze mnie za synowa, jak za późno zamówiłam tort, to znaczy, że chyba nie wiem, kiedy moja teściowa ma urodziny. I coś w tym jest, bo starsze osoby w Korei, młodsze niektóre też, ale głównie starsze, pełne zmęczenie, obchodzą swoje urodziny co roku innego dnia, bo obchodzą je według kalendarza księżycowego. To jest bardzo mylące, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ta osoba ma urodziny i trzeba zawsze sprawdzać w internecie i zawsze się człowiek orientuje na ostatnią chwilę, tak jak my teraz. Nie wiem, czemu tak jest, że niektórzy wolą obchodzić je według kalendarza księżycowego. To się chyba wiąże po prostu z tradycją. No to taka tradycja jest. Tak są przyzwyczajeni. Młodsze osoby, takie w wieku powiedzmy moim, raczej już nigdy tego nie robią i zawsze obchodzą urodziny według normalnego kalendarza. I my tu dzisiaj będziemy robić tort z mąki ryżowej. Czyli bezglutenowy tort. Sitko, Sonu, trzymaj sitko. Trzymaj sitko. A czemu to nagrywamy? Bo pomyśleliśmy, że babcia Sonu, czyli moja teściowa, się ucieszy, jak zobaczy, jaki tort był robiony przez wnuka. O nie, mama przesadziła z mąką. Sonu, daj łyżeczkę. Zamiast mąki pszennej dajemy tutaj mąkę ryżową i skrobię kukurydzianą. I w ogóle bardzo ciekawe jest z tą mąką pszenną, bo Koreańczycy rzeczywiście bardzo często mówią, że źle czują się po mące pszennej. Na przykład mówią, że zjedli coś z mąki pszennej, czyli z milgaru i boli ich brzuch, albo czują się ciężko. Bardzo często można usłyszeć takie zdanie i bardzo też jest mała świadomość w Korei, wiedza mała na temat, nie wiem, tak nietolerancji glutenu. O tym się praktycznie nigdy nie mówi, ale bardzo wiele osób wydaje mi się, że odczuwa jakieś takie złe skutki glutenowe. My na szczęście nie, ale taki torcik ryżowy nie ustępuje zwykłemu w żadnym stopniu. Teraz miodek. Miodeczko i to daj tutaj, sam. Tu proszę. Jeszcze jeden.
A teraz Sonu, możesz sobie spróbować. I to jest miodek. Dobry miodek? Nie wiem, czy znacie taką metodę, ale jak wam nie wychodzi biszkopt, to warto go ubić w kąpieli wodnej. Jak już tak ostatnio pytałam, czy ktoś mnie ogląda z Meksyku i się parę osób ujawniło, to teraz pytam, czy ktoś mnie ogląda z Nowej Zelandii? Macie tam takie masło? Powiedz, dobra robota. Dobra robota. Okej. Melduję, że mój ryżowy biszkopt się udał. Wygląda tak. Piekłam jeszcze mały bonusikow i teraz będę kontynuować moją tortową pracę. Myślę, że oszczędzę wam tych moich etapów, ale oczywiście wcześniej zapomniałam sobie ubrać fartucha, jak mogłam robić tort dla największej projektantki fartuchów w internecie, a nie ubrać sobie fartucha, no po prostu. Jednak teraz nadrobiłam i bardzo się cieszę, że go mam, bo pozwala mi ukryć przed wami moją piżamę, więc ja tutaj będę tortować. Jeszcze mam tutaj ciekawostki cukiernicze na kanale Pierogi z Kimchi. To jest najbardziej popularna czekolada w Korei, nazywa się Gana, bo jej kakao jest z Gany. I to jest najbardziej popularna czekolada. Ona zwykle jest w mniejszych opakowaniach, ale to jest akurat duże. I ta czekolada jest firmy Lotte. Nie wiem, czy wiecie, firma Lotte ma naszego Wedla, ale nie sprzedają w Korei czekolad Wedla w ogóle. Nie. Kiedyś może raz dało się spotkać w jakimś sklepie, taki importowany z Polski, ale czekolady Wedel nie są popularne, a tutaj jest druga popularniejsza czekolada firmy Orion. I firma Orion to nie jest ta sama firma Orion, jaką możecie kojarzyć z Czech. To jest inna firma Orion. Wiecie może, jak ja mam to teraz przenieść? Także tego. Ja będę teraz przenosić drugie ciasto. To drugie ciasto powstało dlatego, że jutro będzie też dużo dzieci, znaczy Sonu i trójka jego kuzynów. A to główne ciasto jest takie dość małe, więc zrobiłam takie mini ciasto z napisem Harmonii. Napis jest brzydki i wygląda, jakby go dziecko pisało. Ale to jest zamierzone, bo to jest ciasto dla dzieci. Ale nie mam na nie pudełka, więc mam taki pojemnik. A na szczęście nie było w nim nigdy kimchi, więc nie pachnie kimciowo. I pokrywkę, którą przykryłam folią i teraz przeniosę ten torcik na to, a potem się go przeniesie na talerz. Napiszcie mi jakieś miłe słowo w komentarzu, że tak wymyśliłam. Dziękuję. O matko, jaką tu trzeba precyzję mieć. Żeby ktoś się nie pomylił i pomyślał, o kimchi nie zrobił tak teraz tym. Główny tort jest w takim pudełku. Teraz muszę posprzątać to pobojowisko, jakim jest moja kuchnia. Tak to właśnie jest, jak człowiek chce być Zosia Samosia. Dziękuję za uwagę. Do jutra. Znaczy dla mnie do jutra. Wy będziecie widzieć to w tym samym odcinku. Panu 만들었어. 오, 잘했어.
우리 다, 다 알고 있는데, 저는. 선우가 만들었어. 선우가 만들었어. 됐다. 와, 됐다. 박수. 노래 부르자요. 생일 축하합니다. Zrobiliśmy na urodzinkach interes życia, bo tak, w ogóle to już wróciliśmy z imprezy i zrobiliśmy interes życia, bo nasze ciasto, torty, dwa małe wymieniliśmy na całe takie opakowanie ciastek ryżowych. To są ciastka ryżowe pokryte całe czarnym sezamem. Ciastka ryżowe, a to są też ciastka ryżowe, tylko pokryte takim pudrem, który się nazywa Injolmi. To jest taki puder z fasoli. To jest bardzo dobre, ma taki lekko orzechowy smak. Trochę smakuje jak chrupki takie, wiecie, orzechowe, ale jednak trochę się różni. A dobra. Mhm, Sony, spróbuj. I to są takie bardzo miękkie ciastka ryżowe, robione z kleistego ryżu. Ciocia, która też była na tych urodzinach, ma pole z takim ryżem, zaniosła ten ryż do miejsca, gdzie robi się ciastka ryżowe i tam zrobili jej takie ciastka. Tak często się robi w Korei, że do miejsca, które robi ciastka ryżowe, zanosi się ryż i tam robią ciastko. Obiecała mi ciocia, że kiedyś mnie zabierze do takiego miejsca i będę Wam mogła wszystko pokazać, więc może się uda. A my tutaj nagrywamy tą krótką wstawkę końcową, dlatego, że te urodziny mojej teściowej tak naprawdę nie były dzisiaj. One będą jutro, czyli w ten dzień, kiedy oglądacie tego vloga, czyli w poniedziałek. I nie wiem, czy zauważyliście, ale pod komentarzami pod moimi filmikami bardzo często pojawiają się lajki. I są takie komentarze, które mają dużo lajków, a są takie komentarze, które mają na przykład tylko 3 lajki. I zwykle te łapki w górę pod tymi komentarzami są od mojej mamy, mojego męża i mojej teściowej. Oczywiście moja mama czyta to na żywo, a mój mąż i teściowa czytają przez Google Translatora, więc pomyślałam sobie, że może byście się chcieli przyłączyć do moich życzeń dla teściowej. Jeżeli chcecie, to możecie teraz w komentarzach. Możecie być pewni, że przeczyta te komentarze. Sony Sengilczuka Hamnida! Sony już dzisiaj tyle razy śpiewał Sengilczuka Hamnida, że już zwątpił. Sengilczuka Hamnida to znaczy 100 lat po koreańsku. Jak zauważyliście, w Korei nie śpiewa się 100 lat na tą melodię, co u nas, tylko się śpiewa na taką melodię jak Happy Birthday to You. I tak się zastanawiam. Chyba w każdym kraju się śpiewa jak to angielskie 100 lat, a tylko w Polsce się śpiewa na melodię do 100 lat. Jeżeli wiecie, to koniecznie napiszcie, w jakich krajach też śpiewają 100 lat na taką melodię jak w Polsce. Bardzo jestem tego ciekawa. I oczywiście, tak jak mówiłam, składam tutaj mojej teściowej najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Mam nadzieję, że dołączycie się do mnie w komentarzach. I co by tu jeszcze Wam powiedzieć? Że te ciastka z czarnym sezamem i ogólnie czarny sezam jest podobno bardzo, 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 bardzo dobry na włosy i na wypadanie włosów, więc zamierzam je wszystkie zjeść. To by było na tyle z naszego weekendowego daily vlogusia. Już jest godzina, która jest? Już jest godzina 18. No nie będziemy się szykować do spania, bo Sonu spał w samochodzie, więc pewnie nie zaśnie o 23, ale będziemy już odpoczywać, więc mówimy Wam pa, pa. Bam, pa, pa.